Opowiemy wam dzisiaj o legendzie, która od jakiegoś czasu stała się bardzo popularna w internecie i wryła się w miejscowość Bardo, jako element prawdziwej historii. Czy słusznie? Krążą pogłoski, że na Der Hochstein miało dojść do zaginięcia grupy czterech nastolatków, którzy w nocy z 16 na 17 lipca 1966 roku postanowili wejść na szczyt i w pobliżu wysokiego kamienia urządzić sobie seans spirytystyczny w celu komunikacji z duchami. Jak się miało później okazać, dwoje z nich jeszcze tej samej nocy zaginęło bez śladu. Po kilku dniach zaginąć miało dwóch kolejnych. Legendy głoszą, że wysoki kamień był też źródłem pogańskich mocy oraz miejscem odprawiania mrocznych rytuałów. Szczyt ma być również miejscem, gdzie dochodzi do niewytłumaczalnych zjawisk. Podobno Der Hochstein do dziś emanuje potężną mocą, która oddziaływać ma na zwierzęta, sprzęt elektryczny, kompasy czy nawet ludzi. Mówi się, że na szczycie dochodzić ma również do zaginięć doświadczonych pracowników leśnych. Ta historia do złudzenia przypomina wiele innych, m.in. legendę lasu w Witkowicach, w którym zaginąć miała inna grupa studentów. Czy opisane historie mogły wydarzyć się naprawdę? Podczas tego filmu będziemy chcieli przede wszystkim pokazać prawdę na tyle, na ile będzie to możliwe. Dojść do najrozsądniejszych wniosków, porozmawiać z okolicznymi mieszkańcami, którzy mogą pamiętać wydarzenia sprzed niemal 60 lat i dowiedzieć się, czy legenda Wysokiego Kamienia wydarzyła się naprawdę. Zacznijmy jednak od początku. Naszą przygodę z legendą Wysokiego Kamienia chcieliśmy zacząć od źródła. Dlatego stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem będzie spytać się okolicznych mieszkańców, co sądzą na temat tej legendy. Udaliśmy się również do pracowników Biura Informacji Turystycznej, żeby ich podpytać, czy coś słyszeli i co o tym myślą. Udało nam się porozmawiać z kimś jeszcze, ale do tego wrócimy pod koniec materiału. Dzień dobry. Proszę pani, przyjechaliśmy do Bardo, troszkę ściągnięci pewną legendą. Nie wiem, czy pani słyszała o wysokim kamieniu. No właśnie, nie wiem, czy on nie jest mylony z kamieniem Brigidy. Kamień Brigidy, może ci panowie, że tak powiem, żeby dojść do niego, to trzeba iść w dół. Most kamienny, za mostem kamiennym w lewo jest czysta wodna i tam jest ulica Krakowska, trzeba cały czas do końca iść. No właśnie, a nam chodzi o inny kamień, wysoki kamień tak zwany, w którym podobno zaginęła czwórka uczniów. Jest taka legenda tutaj w Bardo, w Krakowie. No właśnie, że tu zaprowadzam, to że pierwsze słyszę, że ktoś takiego, że tak nie tam trochę kamień, bo w to, że zginęli ludzie, no bo drugi już trafił spadł. Ten krzyżka to dla mnie, nie? O zaginięcie bez śladu, niż jakąś śmierć albo samobójstwo. Podobno w 1966 roku zaginęło tu dwóch studentów czy uczniów na początku, a później kilka dni później kolejnych. Naprawdę mnie panowie zaskoczyli taką legendę, jeszcze słyszę coś takiego. No właśnie. Że nie spadł jakiś kamień, gdzie zginęło dwóch. Bo mówię, jest to urwisko, tam faktycznie spadł z tego krzyża. Jeszcze krzyża. Może to też być jak najbardziej zmyślona historia, dlatego tutaj przychodzimy, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć. Nie, być może, tak mówię, no nie będę mówić na 100%, nie? Ale wie pan co, jestem bardzo rodowitą tutaj, tak jak mówię, od 60 roku mieszkam i pierwszy raz, a też troszkę tych ludzi się tu przebija i też troszeczkę tu się gra.
ale Kryszna... O legendę Wysokiego Kamienia wypytaliśmy jeszcze kilku mieszkańców. Niestety, nigdy więcej o niej nie słyszał. Postanowiliśmy więc wyruszyć w poszukiwaniu okrytej złą sławą skały, żeby na własnej skórze zmierzyć się z jej legendą. Najgorsze jest to, że Michał wyprył już do przodu. No i najciekawiej by było, jakbyśmy go w ogóle zgubili. Jakby on się sam zgubił, to byłby niezły początek historii, która zaczyna się rokiem, jak już wspomnieliśmy, 1966, kiedy to na Wysokim Kamieniu miało zaginąć czterech uczniów, którzy mieszkali w pobliskiej miejscowości Laskówka. Oczywiście nie wiadomo do końca, czy legenda jest prawdziwa. Niektóre źródła twierdzą, że została zmyślona. My skłaniamy się również ku tej informacji, że mogła być ta historia wyssana z palca, ale będziemy się chcieli tego dowiedzieć. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tego nie zweryfikowali na własnej skórze. Mamy nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku i że uda nam się znaleźć Wysoki Kamień, niegdyś miejsce rzekomych kultów, misteriów, odprowadzania rytuałów satanistycznych oraz właśnie, jak głosi ta miejska legenda, ci uczniowie mieli się tam wybrać, żeby odprawić seans spirytystyczny. Jednak czy to była prawda, nie wiadomo. Ale dzisiaj będziemy się chcieli tego dowiedzieć. I nie tylko poprzez wejście na górę i sprawdzenie tego miejsca, ale również poprzez rozmowę z lokalnymi mieszkańcami. Delikatny przystanek w tym miejscu, żeby powiedzieć wam, co tutaj rzekomo zachodzi i co też będziemy chcieli zweryfikować. Podobno wariują tutaj igły kompasu. Nie utrzymują się w stałym położeniu, tylko ta igła dosyć nieregularnie chodzi, porusza się. Też będziemy chcieli to zweryfikować. Mamy kompas, więc będziemy to chcieli sprawdzić również, tylko no, trzeba najpierw dojść na miejsce, ale wydaje nam się, że to może gdzieś być na górze. Zobaczymy, jak będzie po zapadnięciu mroku. Może być tajemniczo i nieco mrocznie. Są ludzie, media, którzy zawierzają historii, powielając pewnego rodzaju faktoid, czyli pewnego rodzaju zmyśloną informację, która przekazywana dalej staje się prawdą pewnego rodzaju, ponieważ ludzie zaczynają w nią wierzyć i ona się rozrasta do rang miejskich legend. Ale oczywiście są osoby, ludzie, którzy twierdzą, że jest to fikcja, że została ta historia wymyślona. My zbliżamy się i pochylamy się ku tej właśnie drugiej opcji, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy tutaj nie przyjechali i nie sprawdzili tego na własnej skórze. Zobaczymy, co będzie na górze. Jest jeszcze jedna historia, która mocno kojarzy się z wydarzeniami z Wysokiego Kamienia. Mowa tutaj o legendzie wiszącej skały w Australii, gdzie również miały zaginąć trzy dziewczyny i ich opiekunka. Według legendy ślad po nich zaginął. Legendy, która później okazała się literacką fikcją.
Były to bowiem wydarzenia opisane w powieści Piknik pod wiszącą skałą, które nigdy się nie wydarzyły, a w pobliżu wiszącej skały nikt nie zaginął. Czy mogło być tak również w przypadku legendy Wysokiego Kamienia? Czy pojedynczy masyw skalny może być miejscem dawnych pogańskich mocy? Czy osamotniona na szczycie skała może być przeklętym miejscem tajemniczego zniknięcia grupy ludzi? Nam podczas nocnego pobytu nic się w tym miejscu nie stało, ale to jeszcze żaden dowód na to, czy to miejsce faktycznie skrywa jakieś tajemnice. Korzystając z okazji przeprowadzania projektu na Wysokim Kamieniu, chcielibyśmy raz na zawsze przedstawić nasze stanowisko w jednej bardzo ważnej kwestii, a mianowicie w kwestii powtarzającego się jak mantra pytania, dlaczego nie korzystamy z tak zwanego urządzenia SB7, czyli Spirit Boxa. W tym odcinku będziemy chcieli przedstawić dobitnie nasze stanowisko na ten temat, co o tym sądzimy, dlaczego go nie używamy i co na ten temat sądzi sam twórca urządzenia Spirit Box. W tym miejscu chcielibyśmy Wam powiedzieć, dlaczego nie używamy takiego przyrządu jak Ghostbox, przez niektórych nazywanych Radiem Duchów. A to dlatego, że tego typu urządzenie robi tak naprawdę wiele hałasu. Ciężko jest skupić się tak naprawdę na innych eksperymentach, na innych badaniach. Zakłóca to pewną proceduralność i skupienie się na danym miejscu. Uważamy, że jest to typowy skaner fal radiowych, które przeskakuje różnego rodzaju fale FM. I wydaje nam się, że nie jest to tak naprawdę miarodajne urządzenie do badania tego typu zjawisk. Kim więc jest i co na temat własnego urządzenia sądzi sam jego twórca? Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych entuzjasta zjawisk niewyjaśnionych Frank Sumption uznawany jest za twórcę tak zwanego Radia Duchów. Rozsławione na całym świecie radio stworzył w 2002 roku i jak twierdzi, inspirację do jego opracowania zaczerpnął ze świata duchów. Według krytyków działanie urządzenia Franka jest subiektywne i oparte na domysłach powstałych z białego szumu radia. Wyłapywane odpowiedzi uznawane są za podświadome oraz są rezultatem działania zjawiska pareidolii. Sam Frank Sumption pod naporem krytyków mówi: nie wiem tak naprawdę w jaki sposób to działa. Przypuszczam jedynie jak może działać. Nie sprzedaję tych urządzeń. Nie zajmuję się badaniem zjawisk paranormalnych i duchów. Nie wierzę w żadne nawiedzenia. Frank Sumption, twórca Spirit Box. I to są pokrótce główne powody, dla których postanowiliśmy nie korzystać z tak zwanego Spirit Boxa. Nie uważamy go po prostu za miarodajne urządzenie do badania zjawisk niewyjaśnionych. Nigdy jednak nie twierdziliśmy, że inne nasze urządzenia dają nam tę gwarancję, ale przynajmniej mamy pewność, że nie posiłkujemy się tak zwanymi domysłami, czy nie jesteśmy narażeni na zjawisko pareidolii. Pareidolia. Zjawisko dopatrywania się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach, czemu towarzyszy poczucie nierzeczywistego charakteru owych spostrzeżeń, przeważnie pojawiających się przy pełnej świadomości. Trudniej bowiem błędnie zdiagnozować to, co zarejestrowały nasze kamery, niż w sposób poprawny w ułamku sekundy zinterpretować to, co udało się nagrać za pomocą Spirit Boxa. Dźwięki wydobywające się ze Spirit Boxa bowiem można interpretować na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, co w danej sytuacji podpowie nam nasz mózg. My bowiem nie chcemy bazować na domysłach, tylko na twardych dowodach. Niech prostym przykładem w tej sytuacji będzie obraz zarejestrowany na kamerze, który możemy czarno na białym wskazać, że coś się udało uchwycić. Być może do końca nie wiemy, co w danej sytuacji udało się wychwycić, ale widzimy czarno na białym, że coś jednak jest, czego nie można zbagatelizować. Jeśli chodzi o Spirit Box, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ wychwytujemy pewne fragmenty słów, zdań
i możemy je interpretować w różny sposób. Tak działa właśnie zjawisko pareidolii. Chcieliśmy sprawdzić również te pogłoski dotyczące tego, że nie działa w tym miejscu radio. Jak widać, uruchomiliśmy radio na telefonie. Co prawda jest to radio internetowe, no ale to też pokazuje, że internet też miał nie odbierać. Tak. A mamy LTE, nawet się reklama wyświetliła. Więc jakby... Przełączę na inne. Radio działa, więc nie jest to miejsce, do którego fale radiowe nie docierają. Internet też, jak widać, działa, GPS działa, wszystko funkcjonuje, więc sprawdzimy jeszcze informacje dotyczące kompasu. Pokażemy teraz element nawiązujący do innej historii, innej legendy związanej z zakłóceniami kompasu, igły kompasu. No i zobaczymy, czy jakieś anomalie dziwne, nietypowe nam się uda tutaj zauważyć. Warto zaznaczyć, i to jest bardzo ważne, że kompas musi znajdować się w pozycji tak. poziomej. On nie może być w żaden sposób przechylony, no bo wtedy ten wynik będzie niemiarodajny, tak? No to tak nie działa kompas. To się da otworzyć? No. No jak widzimy, możemy go nawet gdzieś położyć, chociaż... Nie, właśnie nie, nie. Nie ma jak go położyć. No ale na ręku. Na ręku, poziomie, poczekaj. Muszę złapać go. A spróbuj nim pokręcić w różne strony, ale nie ruszając się. A, ale to jak pokręcić? No tak ręką. A to jak będę kręcił, no to będzie kręcił. No właśnie, o to chodzi, że... Kompas działa tak, jak powinien działać. Powinien działać. W momencie, w którym ruszamy kompasem, strzałka cały czas pokazuje ten sam kierunek, tak, czyli na przykład północ. Pokazuje północ, no po prostu północ jest tam. Jak przesunę tutaj, no to też w tamtym kierunku. Także no, dokładnie. Kompas nie wariuje. Cały czas jest tym samym, którym spróbujemy go być może stawić w ten sposób. Chociaż teraz jest błędnie postawiony. Tak, no ale on jest błędnie postawiony, ale też nie wykazuje żadnych anomalii. Tak, chcemy wam przede wszystkim pokazać to, że ta strzałka nie lata, nie kręci się. Tak. Powinna pokazywać północ z lewej strony, za chwilę z prawej, a tutaj no nic się nie dzieje, tak? Więc to jest, z tego co nam powiedziano, dosyć dobry kompas i być może on nawet postawiony w złej pozycji wskazuje dobry kierunek i nic się z nim nie dzieje, czego świadkami jesteśmy patrząc na niego właśnie teraz w tej pozycji. No ale nie wariuje, nie ma żadnych anomalii, nic się z nim złego nie dzieje. Jest noc, jesteśmy, tak jak wspominaliśmy, przy wysokim kamieniu. Wróciliśmy tutaj o bardzo późnej porze, ale
Musimy to zaznaczyć, że to nie będzie nasz standardowy projekt. Nie wystawimy tutaj rempoda, nie użyjemy dyktafonu analowego. Siatek laserowych. Siatek laserowych. Przede wszystkim dlatego, że jest to las i jak znacie z naszych projektów, w lesie takich rzeczy nie robimy. To po pierwsze, a po drugie, to co już udało nam się zweryfikować, pokazuje, że... Że może to być jednak miejska legenda. Tak, że tutaj po prostu nic nie ma. Jedyne co się zgadza, to że ten kamień jest wysoki i jest w lesie. Po drugie, jesteśmy tutaj, żeby poprzybywać w tym lesie, zobaczyć jak on się zachowuje, kiedy jest ciemno, kiedy jest mrocznie, w obecności tej skały, wysokiego kamienia. No bo mówi się, że tutaj podobno też słychać jakieś dziwne dźwięki, że krążą legendy, jakoby tutaj pojawiały się jakieś dziwne stworzenia, hałasowały, robiły dziwne rzeczy i dlatego ten projekt też będzie inny. Posiedzimy, wyciszymy się i zobaczymy, czy coś nietypowego i tajemniczego uda się tutaj zarejestrować. A też mówię do tej kamery i na pewno usłyszeliście, że zmienia się dźwięk w tym momencie, ponieważ jest tutaj zimno, wieje trochę wiatru zimnego i no niestety nasze baterie mają krótszą żywotność w takich warunkach. Korzystając ze scenerii, jaka tutaj panuje, ciemno, mrocznie, wysoki kamień, opowiedzmy od czego to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od 1966 roku, oczywiście według tej opowieści, w którym to roku czterech uczniów z pobliskiej miejscowości Laskówka miał wybrać się na wysoki kamień, odnaleźć tę skałę i odprawić tutaj rytuały spirytystyczne. Taki był zamiar według tej legendy. No i dotarli na miejsce, zrobili co mieli zrobić i w pewnym momencie wracając już do domów leśną ścieżką wiodącą w dół, zaczęli uciekać, bo usłyszeli coś dziwnego za sobą, jakiś dziwny dźwięk. Zaczęli uciekać. Dwóch z nich wyprzedziło swoich kolegów. Gdy dotarli na dół, okazało się, że dwóch z ich kolegów nie ma. Zniknęli w lesie. I nie zostali do tej pory odnalezieni, według legendy. Po kilku dniach zaginął kolejny chłopak. A kilka dni później czwarty ocalały. Nigdy nie odnaleziono chłopaków, a legenda nadal jakby rozprzestrzenia się tutaj wśród lokalnych mieszkańców bardzo Skówki i okolic. My oczywiście zrobiliśmy research, doszliśmy do informacji. Wydaje nam się prawdziwym, że legenda ta została jednak wymyślona przez jednego z blogerów, który stworzył swoją stronę internetową i umieścił taką historię wymyśloną na swoim portalu. Wspomnieliśmy wam jednak na początku filmu o jeszcze jednej osobie, z którą udało nam się porozmawiać na temat legendy Wysokiego Kamienia. I możemy stwierdzić z pełną stanowczością, że jej słowa dają niepodważalny dowód na to, że legenda Der Hochstein jest zmyślona. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Takiego Piotra Kolinowskiego, ale... Piotra to Sosekas. Koniec rzeczy. Zamknąć drzwi? Właściwie to nie...
Nie wiemy, ile to zajmie, ponieważ... A, bo ja mam teraz tak 25 minut. Znaczy właśnie chodzi o to... Bardzo dziękuję. Chodzi o to, że ściągnęła nas do bardzo pewna historia. Nie jesteśmy pewni, czy proboszcz o niej słyszał, czy w ogóle okoliczni mieszkańcy o niej słyszeli. A dotyczy legendy Wysokiego Kamienia, zaginięcia rzekomo 4 uczniów. Tak, słyszałem, ale to jest... Ale to czy chodzi o Bartę, czy to chodzi o Was, Kupkę i tą okolicę? Właśnie. Oj, dziękuję bardzo. Amen. Dziękuję bardzo. Bo to jest taka sprawa, że dobrze, jeżeli po tym musimy, bo jest taki blog, znaczy taki nasz parafian. Ja jeszcze zapytam, może się ktoś oczywiście nie zgodzić, czy kilka słów do kamery ewentualnie. Tak, tak, tylko że właśnie zanim to żeśmy zrobili, bo ja za bardzo tej sprawy nie słyszałem, nie? Natomiast wiem, że był, czy jest taki, był nasz parafian Tomek, on prowadzi taki tą stronę internetową. Blog, tak. I wiem, że jakąś historię dla skupców tam coś wymyślił. I ja nawet mu tak powiedziałem, kiedyś się śmiałem, proszę, co, jako dzieciak tam wymyśliłem, żeby nadać jakiejś takiej atmosferze takiej sytuacji. I to właśnie nie wiem, czy, bo tam taka znajoma z nas, kiedy zaczęła się skarżyć, mówi, że ludzie przyjeżdżają, szukają, tak. Właśnie tak. My jesteśmy z Warszawy i przyjechaliśmy właśnie z tą legendą, tak jakby tutaj, że... Bo ja mówię właśnie specjalnie, przepraszam, na tropie legendy. Specjalnie wziąłem telefon, żeby, bo jak pan powiedział, że chcecie porozmawiać o Barcie, no to ja bym chętnie odesłał was do tego Tomasza, ponieważ no, on jest bardzo dobrze zna po pierwsze bardzo historię, a jeżeli chodzi o tę legendę, to nie wiem, czy on jest nie za autorem tego. Tak nam się wydaje, tak, bo to wyszło właśnie z jakiegoś bloga. Tak, bo to wyszło z bloga i to jest po prostu... Zaraz wie pan coś, że pan, panu pozwolicie, ja się z nim połączę i byśmy to jakoś ustalili. A czy pan Tomasz utrzymywał, że to jest zmyślona historia, czy stworzył taki faktoid, który gdzieś tam krążył w lokalu? Nie, ja myślę, że sam zaczął. Bo właśnie, bo ja mam bardzo tą relację, bo sobie myślę zresztą chrzciłem synka. Natomiast historia była taka, że ta pani pracuje na leśnictwie. Coś tam kiedyś rozmawiamy, ja paruję tam nazwiskiem i policzę. Jakie uprawienie, bo on tam był wymyślał, bo umieszczał na drogu. I ja dzwonię do niego, pytam, czy to jest prawda. I że ojcze, no za to się śmiać, że jako chłopak. Takie głupoty gdzie młodości, nie? Że on to zrobił. Przynajmniej tak to zapamiętałem. Nie znam nawet treści tej legendy. Wiem tylko, że ci państwo tam nie tylko on jakoś się uprzykrzał, tak jakoś mówi, że to jest uprzykrzające, bo tam przyjeżdżają, pytają się, szukają tego miejsca. I mówi, że nawet jakieś tam właśnie takie osoby związane z jakimiś ruchami satanistycznymi pojawiały się jakieś tam, coś odprawiały, ale co tam to dokładnie nie wiem. Natomiast on twierdzi, wtedy jak pamiętam, że to nie powiedział, że on to po prostu wymyślił sam, żeby takiej pikanterii dodać jakby właśnie tę legendę tu związaną z historią. Właśnie, bo ta legenda mówi też trochę o tym miejscu jako takim miejscu kultu, że naziści mieli tam odprawiać jakieś misteria. No, to jest, zda się, że to jest wymyślone i jako bo zawsze zazwyczaj tylko to od razu, albo od razu zdania odbiera, nie? To mam ono wyłączone, bo raczej nie wiem, czy gdzieś nie wyjechał, bo wakacje już były. I z tego, co ja wiem, to wiecie, to jest to wymyślone, spróbuję jeszcze raz może. O, jest. Szczęść Boże, przecież dobijam się do Ciebie, nie przeszkadzam Ci. Jakieś widzę, że mają takie napisy. Tropimy takie legendy różne. Pytają się o tą legendę dotyczącą Laskówki też. Ja myślę, że my tak porozmawiali z tobą jako z autorem, nie? Legendy. A nie rozmawiasz, tak? Aha. Kompletnie nic. A czy możemy uzyskać potwierdzenie, że to zmyślono? No czekaj, ja mogę też telefon temu panu na chwilę, żebyś porozmawiał, ta sprawa. Tu się dopytuje, nie chciałbym tego mieć pośrednika. Nie? O, proszę.
niczego. A to takaż praca, tak? Dobra, rozumiecie. No to dobrze, to ja tam będzie. I nie, bo akurat panowie do mnie się tutaj pojawili u mnie, bo to ja zacząłem rozmowę, opowiedziałem, co wiedziałem, ale kontaktowałem się z tobą. To widzicie, panowie, no nie chcę rozmawiać. No tak, ale to chyba to jego reakcja jednoznacznie stwierdziła, że raczej to nie chce, żeby to dalej wynikało, bo i tak to nic się stało. Tak jest, z tego co to może tam słyszeliście, bo ten głośno, że on bowiem wtedy to parę lat temu to było, to on ze mną rozmawiał. No mi osobiście też tak powiedział, no ja rozumiem. A w tej chwili widzę, że nie chce, no bo mówisz, to żyje swoim życiem i to czy on neguje, czy nie. No a ja po prostu nic więcej nie wiem, także trudno, żebym tam, że wolałbym też nie, wiecie, dzisiaj z tymi mediami to jest tak, że cokolwiek podchwycą, nie, to gdzieś tam w internecie, czy gdzieś to potem jest problem. W takim razie przejdziemy jeszcze się tutaj w okolicy, po lesie wokół Wysokiego Kamienia i zobaczymy, czy coś nas zaniepokoi, czy dostrzeżemy coś nietypowego, oprócz oczywiście zwierząt i tego, jakie dźwięki mogą wydawać, no bo nie oszukujmy się, jesteśmy też dorosłymi ludźmi i byle czego się nie boimy, jakikolwiek dźwięk nie może nas przestraszyć, no bo de facto nie moglibyśmy się czymś takim zajmować, jeżeli strach by nas paraliżował w każdym momencie. Strach się pojawia, ale w momencie, gdy coś usłyszymy, chyba bardziej jednak zależy nam na tym, żeby to sprawdzić, aniżeli uciekać. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. Że jednak ta chęć sprawdzenia, co tam się czai i co się dzieje, jest większa. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, bo no jednak wchodzimy do tych nawiedzonych domów, wchodzimy po jakichś opuszczonych miejscach. Musimy też chodzić z taką chłodną głową i nie bać się takich, właśnie, stukniętych gałązek, kapiącej wody, która uderza o rynnę, czy też okna, które się nie domyka i puka. Musimy to badać wszystko i weryfikować. Także legendy legendami, tak. Ale zdrowy rozsądek musi zostać zachowany w każdej sytuacji. No pójdźmy kawałek. Mogę wziąć to. Jedna z legend takich mroczniejszych mówi też o demonie. Ja nie pamiętam do końca, nie chcę przekręcić jego nazwy, więc wyświetli wam się to teraz na ekranie, który miał właśnie być związany z tym miejscem, z Wysokim Kamieniem, do którego miano odprawiać modły i właśnie rytuały, przywoływać go w tym miejscu, bo Wysoki Kamień i historie z nim związane mówią również o wielu rytuałach, które mieli tutaj przeprowadzać również naziści. Stąd być może ten napis wyryty, chociaż nie wiadomo, też nie mamy dokładnej informacji, czy był to wyryty napis przez jakiegoś Niemca w tamtych czasach, czy po prostu ktoś później to napisał, wyrył. Ale no, historii z tym związanych jest mnóstwo i można by napisać niezłą książkę na ten temat. Można by powiedzieć, że każda ekipa nowa, która tutaj była, dodała od siebie trochę tej oliwy. O, pikanterii, o tak. Pikanterii, przeleciał ptaszek. Przeleciał ptak, który mógł wzbudzić ciarki na plecach. Aczkolwiek jest to tylko zwierzę, prawda? To jest las. Latarka się przełącza. I jest już naprawdę zimno. Tak. Także no, Wysoki Kamień, Wysokim Kamieniem chcieliśmy tu przyjechać.
chcieliśmy to sprawdzić. Dlatego też dla was to zrobiliśmy, uczyniliśmy. Możemy wam pokazać jedno miejsce. Wyjaśniliśmy kilka kwestii, które nas niepokoiły, które nas zastanawiały. No i miejmy nadzieję, że ten materiał wam się spodoba, że będzie taki troszeczkę nietypowy, ale jednak da wam troszkę do zrozumienia i pokażę pewne kwestie. Ta rozmowa rzuciła nowe światło na historię zaginięcia nastolatków, a raczej jej braku. To również pokazuje, jak zmyślona historia, opowieść w krótkim czasie staje się faktoidem, czyli nieprawdziwą informacją, którą po latach powielania pewne kręgi odbiorców mogą uznać za prawdziwą. Dlatego tak ważne jest, żebyście wszystkie informacje, do których macie dostęp, przesiewali przez grube sito. I choć zjawiska niewyjaśnione wierzymy, a w każdej legendzie jest źródło prawdy, zawsze staramy się dogłębnie analizować materiał i przekazywać wam tylko rzetelne i zweryfikowane informacje. Niech ten projekt, a zarazem ten film, będzie dla nas wszystkich lekcją. Że w dobie fake newsów, sfałszowanych informacji, nie idźmy na łatwiznę. Sprawdzajmy i weryfikujmy wszystko, co do nas dociera. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank you.